Jak co roku do 30 kwietnia rozliczamy się z podatku dochodowego. To wyjątkowa okazja, aby 1% naszego dochodu przeznaczyć na organizację pomocy dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych Wyspa Skarbu. Stowarzyszenie działa od 2007 roku. Założycielem byli pracownicy placówki opiekuńczo-wychowawczej Tęcza w Kutnie, rodzice zastępczy oraz opiekunowie rodzinnego domu dziecka w Strzegocinie. Głównym celem powstania tego stowarzyszenia było wsparcie działań dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Przede wszystkim organizacja wypoczynku letniego organizacja programów edukacyjnych, które by pozwoliły rozwijać i zainteresowanie umiejętności dzieci. Pieniądze będą przeznaczone również na pomoc w poprawie sytuacji materialnej i bytowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Tęcza w Kutnie, rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka w Strzegocinie. Organizowanie szkoleń z zakresu pedagogiki i psychologii dla pracowników oraz rodziców zastępczych. Duży nacisk też kładziemy na promocję rodzicielstwa zastępczego jako jedną z lepszych form opieki nad dzieckiem, którego rodzina znajduje się w kryzysie. Wpisując 1% musimy pamiętać o wpisaniu numeru kary z organizacji. Dzięki jednemu procentowi, który możemy już zbierać od pięciu lat, zorganizowaliśmy sześć obozów wypoczynkowych dla trzydziestki dzieci co roku. Zorganizowaliśmy pikniki rodzinne dla rodzin zastępczych. Realizowaliśmy różne programy, okienka kultury, szufladki kultury, bibelotki, ciotki, klotki. Wszystkie te działania tak naprawdę wspierają pieczę zastępczą, a nam pomagają wzbogacić życie i rozwijać też zainteresowanie Naszych podopiecznych. Pieniądze na konto wybranej przez Państwa organizacji przekaże Urząd Skarbowy.